Witam Was serdecznie. Dzisiaj z moim towarzyszem plastikowym, który jest modelem akupunkturowym przydatnym do nauki meridianów, czyli kanałów dla chi i punktów, położenia punktów, aczkolwiek nie jest to konieczne, bo możemy się tego wszystkiego też nauczyć na podstawie atlasu. Ja dzisiaj chciałam poruszyć taki ciekawe takie zagadnienie, ponieważ wiecie, że zajmuję się dźwiękopunkturą, jestem lekarzem, ale jakby w dźwięku, w medycynie chińskiej funkcjonuję od prawie 20 lat, może nie całe, i jestem autorką również książki Medycyna Wibracyjna. Natomiast teraz mam taki zamysł, aby mówić o rzeczach bardzo prostych, jak możesz zastosować w stosunku do samego siebie to narzędzie proste kamerton. No i teraz, jeżeli popatrzymy na taki model z meridianami, to dzisiaj podzielę się bardzo ciekawą, fajną rzeczą, mianowicie, jeżeli mamy działać na siebie kamertonami, to musimy mieć punkty dostępne i łatwo dobierać te punkty, jeżeli jeszcze mamy małą wiedzę. I właśnie od tego zaczniemy. Po tylnej części ciała, począwszy od krocza, przez cały tutaj, przez całe plecy, wzdłuż tylnej osi ciała, po szyi i na głowa i z przodu, aż do okolicy nad ustami, biegnie taki kanał osiowy, ekstrameridian, można powiedzieć, główny regulator tylny, inaczej Dumai. Ja często używam określenia Dumai, bo jest to najbardziej uniwersalna nazwa, pojawiająca się praktycznie we wszystkich publikacjach, chińska nazwa. I drugi, główny regulator przedni, po osi, przedniej osi ciała, też wyłania się z krocza. One tam się łączą, obydwa te kanały, i biegnie tutaj i kończy się tuż pod dolną wargą. Te dwa kanały tutaj też mają połączenie i w ten sposób tworzy się taka orbita krążenia energii. Obydwa te kanały to jest kanał in, czyli ten kanał, jak ja to mówię, magnetyczny, i kanał elektryczny yang, czyli ren, mai. Ren, mai. Ren, mai i du, mai. To są dwa kanały. I one są właśnie tą osią siatki elektromagnetycznej, w której jest manifestacja ludzka. Podstawa w ogóle. To jest ta oś, orbita. I teraz one zasilają, harmonizują siebie nawzajem, czyli oddziałują siebie na siebie nawzajem. I okazuje się, że jeżeli na jakimś poziomie jest ból, który oznacza stagnację, zastój energii, na przykład jest w okolicy pleców, powiedzmy ból gdzieś tutaj w okolicy piersiowej, to na przestrzał tym punktem może być punkt tutaj REN 17. To jest dokładnie ta sama wysokość. I teraz, jeżeli tam mamy ból, to my możemy leczyć poprzez kanał przeciwległy, czyli Dumai, który jest chory, może być leczony poprzez Renmai na tej samej wysokości. Wspaniałe. Dlaczego wspaniałe? Bo mamy dostęp, łatwy dostęp. Raczej nie będziemy się dotykać z tyłu, bo jak to zrobić? I w tym tutaj zaczyna się jakby metoda palpacyjna poszukiwania miejsca, które jest trochę tkliwe. To są punkty ashi. I te punkty, okazuje się, że to są zawsze jakieś punkty na kanale, któryś z punktów na kanale. Czyli jak ktoś zapyta, ale z tyłu ja nie wiem, na jakim to dokładnie poziomie, to tak mniej więcej, dokładnie. Masz poczucie, że to jest mniej więcej gdzieś tu. To w takim razie przykładasz sobie paluszek i badasz, w którym miejscu jest tkliwość. I to jest kwestia ćwiczeń. To jest kwestia po prostu wprawy.
Ale jak my możemy to wybadać, nie pomylić się, nie trafić gdzieś obok, tylko wtedy, kiedy jesteśmy w ciszy, w zrównoważeniu, nie w popłochu, nie w jakby w stresie. Tylko te rzeczy robi się w momencie, kiedy jesteśmy wyrównani, bo wtedy znajdziemy odpowiedni punkt. I to jest właśnie ta cudowność, że możemy poprzez różne metody, to jest jakby lustrzane odbicie. Jeden kanał znajduje odbicie w drugim. Znajdujemy ten punkt, bierzemy sobie. Możemy jeden kamerton wziąć, jeżeli nam jest niewygodnie, dwa. No akurat na piersiach możemy sobie dwa wziąć. I jeżeli jest ból, to ja wtedy dokładam kamerton roku platonicznego. Ziemia w cyklu roku platonicznego 172,06 Hz, bo te dwa kamertony, ziemia i ziemia platoniczna, ziemia roczna i ziemia platoniczna, tworzą tercję, która uwalnia z blokad. I to jest czwarty kamerton, który można sobie dokupić do zestawu podstawowego. Właśnie w takich sytuacjach. I wtedy sobie przystawiam dwa kamertony, te wybrane, o których mówię, tą tercję, do tego punktu i stymulujemy kilka razy, dwa, trzy razy. Później weźmiemy sobie, pomruczymy i znowu wrócimy. Szczerze mówiąc, poprzez ten punkt, który tutaj jest na tej wysokości, którą pokazałam, też bardzo wiele tematów z układem oddechowym, bo to jest punkt ten REN 17, otwierający klatkę piersiową. To już tak przy okazji, że ten punkt jakby jest niesamowity, bo i tutaj możemy też wpływać na zaburzenia rytmu. No, dużo by mówić. Ja się dzisiaj raczej chcę skupić na tym, że jedna strona leczy drugą stronę. A więc już mamy bardzo fajną metodę, czy to będzie ból w obrębie kręgosłupa, jakieś uczucie dyskomfortu, to wtedy sięgamy po ten punkt. Notabene zresztą na przodzie są tak zwane, w ogóle na przodzie klatki są tak zwane punkty w ostrych stanach stosowane, więc ta klatka jest gdzieś też, często sięgamy, jak są, bo tam są punkty mu, które są w ostrych stanach bardzo chętnie wykorzystywane. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o działaniu na przestrzał. I jeszcze jedno, co jest ciekawe, że my cały kręgosłup mamy nie tylko odwzorowanie tutaj na zasadzie lustra, ale mamy cały kręgosłup odwzorowany na głowie. I biorąc pod uwagę, że punkt Dumai 20, GRT 20, zlokalizowany tutaj na czubku głowy, tutaj też wyczuwamy taki dołeczek, takie gniazdko. Niektórzy mówią, a jak są dwa gniazdka, bo są takie osoby, no to sobie zobacz, który jest w linii, które gniazdko jest w linii tej oś pośrodkowej i które jest mniej więcej tutaj nad czubkiem ucha, jak łączysz, jak dotykasz czubka ucha i tu trafiasz, to który punkt jest w tym miejscu. Wtedy masz punkt i zawsze trafisz. Nie ma możliwości, żeby nie trafić. To jest bardzo wyraźne zagłębienie. Nawet jeżeli są dwa gniazdka, to one nigdy nie są tak samo jakby anatomicznie wyczuwalne. To jest bardzo proste. I jeżeli wiemy już, że ten punkt to jest krąg lędźwiowy drugi, a niżej, dalej idąc, krzyżowa okolica i aż do ogonka, i to jest bardzo mała strefa tutaj, to my wyczuwając to dalej ku tyłowi, wyczuwając, która strefa jest tkliwa, to możemy poprzez ten punkt już wprowadzać dźwięk. Ja chętnie techniką interwałową to robię. Ja teraz przygotowuję taki kurs na ten temat, więc to będzie dostępne za jakiś czas. Ale już taka zajawka, że jak my się dobieramy do kręgosłupa, czy do jakiejś części ciała, to
nie działamy bezpośrednio na miejsce bólu, tylko działamy na punkty, które są oddalone. Czyli albo to są punkty, które są odbiciami lustrzanymi, czyli takie obrazowanie w innych strefach. Mogą być obrazowania odwrócone, mogą być obrazowania bezpośrednie, albo też wybieramy sobie jakąś część ciała, która odwzorowuje całe ciało. My możemy również na kręgosłup oddziaływać poprzez zobrazowanie go w obrębie małżowiny usznej. Tyle tylko, że małżowina uszna nadaje się bardziej do oddziaływania igłami akupunkturowymi, mniejszymi instrumentami lub też stymulatorami elektrycznymi czy stymulatorami laserowymi, bo takie narzędzia też mogą zastępować igłę i wtedy poruszamy się w zakresie punktów, które dokładnie, wiadomo, dokładnie jest to określone, gdzie, na co jest są dane strefy po prostu, poprzez które możemy leczyć. Czyli to są jakby miejsca odległe od tego miejsca, które boli, punkty dystalne. I jak bardzo są dystalne, im bardziej dystalne, to najczęściej tym bardziej efektywne. Tak więc nigdy ostrych problemów nie leczymy poprzez punkty, które znajdują się w miejscu, co często ludziom się wydaje, że on weźmie kamertony, przystawi, nie wiem, jak zapalone ucho, zapalenie ucha, to on tu sobie weźmie punkty w okolicy ucha na to zapalone ucho i będzie tutaj przystawiał. No nie ma nic bardziej błędnego, a wręcz jest to błąd. To jest błąd, jeżeli ktoś tak robi. My oczywiście możemy wziąć interwał harmoniczny, uderzyć, zaktywować i trzymać w oddaleniu, oddziaływać na tę strefę, ale nigdy nie działamy na punktach. Szukamy punktów dystalnych, czyli poprzez symetryczne strefy, symetryczną dla jednego ucha jest drugie ucho, albo strefy dystalne na kończynach albo na końcówkach kończyn górnych, czyli tutaj najczęściej są te punkty zlokalizowane w tej strefie, albo na końcówkach kończyn dolnych. No i tutaj musimy znać już przebieg meridian. Tak jak musimy znać przebieg meridian, jeżeli chcemy leczyć jakiś ból, to musimy najpierw osadzić ten ból w obrębie tych struktur meridianowych, bo inaczej nie da się. No ale czasami jest sytuacja, w której wszystko ładnie, znajdujemy daną strefę, działamy, a efektywność jest niepełna. Jakaś zawsze będzie. Ale dlaczego jest niepełna? Czy dlatego, że kamertony nie działają? Nie. Dlatego, że może być bardziej zaawansowany proces chorobowy, może być osoba o mniejszej energii życiowej, wyczerpana energia życiowa. Może być osoba, która nie dba o dietę, nie dba o jakąś podstawową aktywność fizyczną, która jest w wiecznym stresie. No to wtedy nie ma cudów. Te objawy niestety, ale są uporczywe i często trzeba się jeszcze dobrać poprzez szerszą diagnozę. No i wtedy oczywiście wchodzi w rachubę, jeżeli chodzi o tradycyjną chińską medycynę i ten taki już bardziej profesjonalne podejście, to oczywiście wtedy już musimy znać pięć żywiołów, musimy znać wszystkie połączenia, sposób diagnozowania poprzez język, puls, rozmowę, gesty, ten cały wywiad ukierunkowany ze sobą samym albo z kimś, to już wymaga całego procesu. Czasami ktoś do mnie napisze, czy może mi pani podać, jakie punkty mam stymulować, bo mam to, 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 to. Ja nigdy na takie pytanie nie odpowiem. No, po pierwsze nie mam czasu na takie zajmowanie się taką korespondencją, ale to nawet nie o to chodzi. Nawet jakbym miała czas, nie jest to niemożliwe, żeby ustalić punkty, które będą efektywne, nie według algorytmu. Jakie punkty na ból głowy? Nie, to jest absurd. I w tym absurdzie bardzo wiele rzeczy się w tym świecie dzieje.
jakie punkty na ból głowy, na ból ręki, na... nie ma tak. Ty musisz zobaczyć tego człowieka, musisz go w całości ocenić. Jeżeli jest bardziej skomplikowany, nie jest to prosta przypadłość, która i tak sama przejdzie, to wtedy jest bardzo wiele elementów. I to jest wywiad, oglądanie, badanie i tak dalej. Tu jest dużo wątków, no, które musisz umieć ocenić, żeby taką złożoną diagnostykę przeprowadzić i złożoną analizę, jakie punkty wybrać. Ja też od razu nie wiem, co ja mam zrobić. Jeżeli przychodzi pacjent, który jest złożony, to ja na pierwszy rzut mogę mu zrobić harmonizację, no ale dalej, jeżeli mam kontynuować zabiegi, to ja sobie siadam, rozpisuję sobie, co tutaj trzeba by było poruszyć, żeby się tak nie poruszać w tych punktach w sposób bałaganiarski, tylko żeby to było uporządkowane, czyli znowu jest postępowanie według jakichś zasad. Zasad ułożonych, które są już niejako sprawdzone i funkcjonują w tym świecie matryksowym, czyli w obrębie tych zasad funkcjonuje to ciało, które jest wpisane w tę matrycę, a więc w matrycę zasad. Nie da się twierdzenie, że kamertonami można się poruszać intuicyjnie, jest kolejnym twierdzeniem wynikającym z faktu, że ludzie w ogóle nie wiedzą, czym jest działanie kamertonami na punkty akupunkturowe, ponieważ studiują często treści nie mające głębokiego ugruntowania. Często są te treści rozprowadzane przez osoby, które nie znają w ogóle fundamentalnej wiedzy o medycynie chińskiej i wtedy dają zalecenia jak w książce kucharskiej, czyli po prostu recepty na jakieś rozpoznania kliniczne i to jest po prostu nieskuteczne. To po prostu mogę powiedzieć, że to jest nieskuteczne. Dlatego ja nie podam nikomu żadnej recepty, jeżeli nie przeprowadziłam pełnego wywiadu i badania, ponieważ nie chcę, aby było rozczarowanie związane z nieskutecznością. Tak więc niezależnie od ilości wiedzy, ten proces analityczny jest potrzebny, jeżeli mamy tutaj robić diagnostykę szeroką. On jest zazwyczaj niepotrzebny wtedy, kiedy my się bardzo wąsko specjalizujemy w jakiejś, powiedzmy, bóle kręgosłupa albo cały czas tylko bóle, nie wiem, biodra zaopatrujemy. No to wtedy już jest mechanizm ten sam. Tu nawet nie musisz znać medycyny chińskiej, żeby jakby wykonywać takie rzemiosło, bo to już jest wtedy rzemiosło, głęboka podspecjalizacja. No i tak, i możemy taką oczywiście drogę postępowania też sobie wybierać. Także jeżeli macie jakieś pytania i chcielibyście, abym poruszała konkretne wątki i gromadziła tematy do kursów, na których będzie to w sposób bardzo metodologiczny, jakby podany sposób, przedstawiony sposób myślenia i dobierania całego procesu terapeutycznego, to bardzo proszę napisz do mnie pod adres mailowy podany poniżej. Ja, wybaczcie, ale nie prowadzę korespondencji na żadnych innych platformach. Czasami zajrzę na Facebooka lub Instagrama, natomiast ja nie chcę się rozpraszać, bo to jest bardzo duże rozproszenie. Postanowiłam się teraz nie rozpraszać i to, co do mnie na pewno dociera, ewentualnie jakieś pytania czy wątpliwości, to tylko poprzez mój adres mailowy. I jeżeli nie odpisuję na jakieś wiadomości pozostawione na Messengerze czy w innych, jakby poprzez inne serwisy, to wynika tylko z tego, że teraz szczególnie muszę sfokusować energię i ją bardzo oszczędzać na to, żeby było totalnie skierowane na procesy, których się teraz podejmuję i naprawdę na pracę mocno intelektualną.
Także do następnego razu, wszystkiego dobrego i bądźmy w miłym kontakcie. Pa, pa.